Ktoś wysysa z ciebie energię. Witam. Dzisiaj powiem ci o tym, że ktoś najprawdopodobniej wysysa twoją energię życiową, bo przykładowo boisz się zagadywać do dziewczyn. I powiem ci tak, zazwyczaj jeśli nikt z ciebie nie wysysa energii, to jesteś pozytywny. No tak, to działa. No bo każdego dnia wstajesz. Słoneczko świeci, daje ci super fajną gdzieś tam energię. No i przykładowo ty promieniejesz, no nie? Promieniejesz i po prostu jesteś uśmiechnięty, idziesz. Jest wszystko ok, funkcjonujesz tak jak powinieneś. Natomiast zobacz, gdy ktoś wysysa z ciebie energię, no to zazwyczaj zaczynają się problemy. No i przykładowo pierwszą rzeczą, jaką możesz gdzieś tam mieć, która wysysa z ciebie energię, no jest telefon. Tak jest, telefon. Telefon może wysysać z ciebie energię. Jeśli przykładowo wrzucasz jakieś zdjęcie, napisałeś do kogoś wiadomość i ta osoba przykładowo nie odpisuje ci, nie dostałeś zadowalającej liczby lajków. Masz za małą liczbę followersów. No to już zaczynasz się zastanawiać. Zaczynasz kombinować, żeby zwiększyć tą liczbę. Myślisz o tym, żeby wrzucić kolejne gdzieś tam zdjęcie. Myślisz o tym, żeby drugi raz napisać. To wszystko pozbawia ciebie energii. Telefon wysysa z ciebie energię. Jeśli zadzwoniłeś do kogoś i ta osoba nie odebrała, no to wysysa z ciebie energię. Jeśli napisałeś do kogoś wiadomość i ta osoba do teraz ci nie odpisała, no to wysysa z ciebie energię. Jeśli przykładowo odpalasz komputer, dajesz sobie jakąś muzykę, no to być może ten właśnie kawałek wysysa z ciebie energię. Musisz słuchać muzyki, której tak naprawdę nie rozumiesz, bo właśnie słowa wysysają energię. Musisz słuchać muzyki, która po prostu daje ci energii, która cię nastraja pozytywnie, która po prostu po przesłuchaniu kawałka masz ochotę wstać i po prostu wyjść na miasto i po prostu zagadywać do ludzi, po prostu cieszysz się tym, że ten kawałek cię nastroił. Jeśli przykładowo w twoim otoczeniu są osoby, które wysysają z ciebie energię, no to tak naprawdę będziesz miał problemy z poznaniem fajnej dziewczyny. I teraz zobacz, jeśli przykładowo rozmawiałeś z jakąś osobą przez telefon i po tej rozmowie czujesz się źle, po prostu zdenerwował cię, wkurzył cię, zepsuł ci humor na cały dzień, no to ta osoba wyssała z ciebie właśnie energię. Pamiętaj, że mamy dzienny limit energii, no nie? Dlatego czujemy się zmęczeni, dlatego potrzebujemy odpocząć. Właśnie to jest to, że rano wstajemy wypoczęci, powinniśmy wstawać wypoczęci, no bo jeśli ktoś ci w nocy przez całą noc wysysał z ciebie energię, no to stajesz zmęczony. Tak, stajesz zmęczony, czyli już w nocy ktoś na ciebie gdzieś tam oddziaływał. Być może to telefon, bo go nie wyciszyłeś. Być może ktoś w nocy dzwonił. Być może napisałeś do kogoś wiadomość czy coś i nie mogłeś spać przez całą noc, bo ta osoba przykładowo no, nie odpisała ci i tak dalej. To wszystko wysysa z ciebie energię. Jeśli przykładowo masz w pracy szefa, który krzyczy na ciebie i tak dalej, nie możesz spać, no to wysysa z ciebie energię. A wysysają wszyscy z ciebie energię, bo im na to pozwalasz, rozumiesz? Pozwalasz im. Jeśli coś wysysa ze mnie energię, to ja to wyrzucam, blokuję i tak dalej, rozumiesz? I nieważne, czy jest to osoba, czy jest to przykładowo rzecz. Rzeczy jest zawsze łatwiej, no nie? Choć niektórzy są tak materialnie przywiązani do tego świata, że w życiu by gdzieś tam nie wyrzucili jakiejś rzeczy, co jest warta, nie wiem, 1000, 10 000, pomimo tego, że ta rzecz powoduje to, że po prostu wysysa z nich energię, rozumiesz? No przykładowo kupiłeś auto, które się ciągle psuje i ciągle musisz nie ładować i ładować i ładować. No auto i boisz się je sprzedać, boisz się je oddać, boisz się je wyrzucić, no nie? Czyli jesteś po prostu uzależniony.
od rzeczy materialnych, przez co na samą, jakby to powiedzieć, na same swoje życzenie, no, pozwalasz pozbawiać się energii. I teraz zobacz, jeśli przykładowo twój kumpel, ty działasz z dziewczynami i twój kumpel jedzie z tobą i w myślach, że ma coś takiego, że nie uda ci się, że po co ja tu przyjechałem, pomimo tego, że uśmiecha się, mówi ci spoko, dasz radę, to jeśli w jego myślach są negatywne bodźce, no to on wysysa z ciebie energię. Przez to raz, że mało fajnych dziewczyn lata, bo gdzieś tam ta energia gdzieś tam zawsze krąży, kumuluje się i dobra energia przyciąga zawsze no dużo dziewczyn, no nie, no proste. No to jeśli on siedzi, no to może być tak, że przykładowo nic ci nie wychodzi i wystarczy przykładowo usunąć tą osobę, jeździć sam. Ja dlatego mówię, pomagam komuś, kto właśnie spadł, jakby to powiedzieć, na dno, pomaga mu, ale nie pomaga mu przez cały czas, bo później, jakby to powiedzieć, no ja wiem, że prędzej czy później tak ta osoba zacznie wysysać ze mnie energię, no nie? Więc ja po prostu zazwyczaj działam sam. Ja uwielbiam działać sam, no nie? Uwodzenie to jest coś takiego, że najlepsze efekty ma się, jak się działa samemu, tak to jest stworzone. No bo jak ktoś ze mną przykładowo jedzie, okej, ja działam, no to nie mogę wziąć dziewczyny gdzieś tam za rękę na ławkę, czy gdzieś tam pójść z nią, no bo on czeka, no i co, pójdę za godzinę, wrócę, no i będzie zły, będzie zaraz do mnie dzwonił, gdzie ty poszedłeś i tak dalej, i będzie mnie wysysał z energii, rozumiecie? Więc ja mogę komuś pomóc, ale to jest takie coś, że dobra, jedziemy, i ja, jakby to powiedzieć, no mam, jakby to powiedzieć, ograniczone pole działania, no bo pomagam, to jest właśnie to, że jeśli komuś pomagasz, to tak naprawdę sam, no nie rozkwitasz, no nie? Ale okej, akceptuję to raz na jakiś czas, raz na pół roku, raz na kilka lat, to zależy, no nie. Jestem w stanie komuś gdzieś tam pomóc, no nie, bo widzę, że ktoś się męczy, no to ja gdzieś tam człowiek empatyczny widzę, no to pomogę, ale staram się nie nadużywać tego. Pomogę, pokazuję, że da się, że możesz podejść, że tak dalej. I następnie, co ty z tym zrobisz, to już zależy od ciebie. Zobaczyłeś, zagadałeś i tak dalej. Spoko. I teraz idź we własnym kierunku, widzisz, że się da i tak dalej. Ja nie będę kogoś gdzieś tam niańczył, bo to jest pozbawianie mnie energii. I przykładowo, jeśli ty przykładowo, no, nawet wychodzisz z taką osobą pogadać na ławkę, czy gdzieś tam na jakieś tam picie, czy coś tam, no i ta osoba jakby to nie akceptuje zagadywania, uważa, że jesteś dziwny, że jesteś odklejony, że jesteś w ogóle porąbany i tak dalej, że już się nie zagaduje, no to widzisz, on może wystarczy, że tak będzie myślał, ale będzie uśmiechał się do ciebie i tak dalej, że wszystko jest ok, ale w myślach będzie myślał, że coś, no to będzie wysysał cię z energii, dlatego nie będzie ci wychodziło z dziewczynami. Ja miałem nawet takich znajomych, którzy jak zobaczyli mnie z super laską, to od razu gdzieś tam zaczęli mnie wyzywać, obrażać, no nie, po prostu z zazdrości, rozumiesz? Bo ja przykładowo prosty chłopak bez pieniędzy i tak dalej, oni gdzieś tam pozycje, firmy i tak dalej, dziewczyny nie mieli, czy ktoś miał przeciętną dziewczynę, jakąś deskę czy coś i tu przychodziłem z takim konkretem i tak dalej i oni po prostu nie mogli tego znieść, no bo przecież program społeczny jest taki, że jeśli masz pieniądze, to najpiękniejsze dziewczyny są twoje, no nie, no i oni właśnie zaczęli się dorabiać pieniędzy, a tych dziewczyn, no jak nie było, tak nie ma, a tutaj osoba, która jakby to powiedzieć, no no, nie ma pieniędzy, jest zwykłym gdzieś tam gościem, no wyrywa takie super konkretne dziewczyny i to ich właśnie dobijało. No więc co zrobiłem? Po prostu pozbyłem się wampirów energetycznych, czyli osób, które wysysają ze mnie tą energię i po prostu olałem, no nie? I dzisiaj naprawdę wszystko, każda osoba, która zabiera ode mnie energię, no po prostu odrzucam, rozumiesz? Odrzucam, no bo jeśli przykładowo mam coś takiego, że no mam jakiś lęk, strach przed podejściem, to już coś jest nie tak, to już coś jest nie tak i trzeba to zweryfikować, no nie? Trzeba zweryfikować. Często jest tak, że po prostu jeśli mam jakieś opory czy coś, to nie wychodzę z nikim nigdzie, z nikim.
I jeśli przykładowo 2 dni, no bo to szybko, wiesz, wstajesz rano, powinieneś wstać z fajną energią. Jeśli przez 2 dni, przykładowo po odrzuceniu wszystkiego i wszystkich osób, no nie, nagle moja energia fajnie wraca, że mam ochotę iść, zagadywać, nie boję się i tak dalej, nie mam jakichś takich myśli, że ktoś coś tam może sobie pomyśleć, to znaczy, że już wiem mniej więcej, kto był powodem tego, no i po prostu zrywam kontakt, znajomość, no nie. Naprawdę, jeśli dziewczyna, z którą się gdzieś tam spotykam, jest powodem tego, że zaczynam tracić na wartości swojej, że no to znaczy, że ona jest takim wampirem i mi zabiera energię, no to odrzucam ją, wyrzucam tą dziewczynę, no nie, naprawdę. Jeśli na przykład dzwonię do dziewczyny, no nie odbiera, nie odzwania do mnie w ciągu tam 24 godzin, no to już u mnie jest blok. Blok arrivederci, bo ona już później mnie będzie pozbawiała energii. Nie interesuje mnie to. Jeśli przykładowo napisałem coś do dziewczyny i ona mi nie odpisała, albo odpisała mi coś bardzo niemiłego, czy coś, no to blok arrivederci. Nie myślę, nie skupiam się, czy coś mogę od niej mieć. Nie, bo ona mi pozbawia energii, no nie? Pozbawia mnie energii i na dłuższą gdzieś tam metę mogę się stać wrakiem. Wrakiem, który później będzie miał problem z zagadywaniem do dziewczyn. I naprawdę, jeśli nie przestanę tego kontrolować, no nie, jeśli przykładowo zbagatelizuję to, a nie, jest okej, okay, to uwierz mi, że wtedy moje starania, moja cała gdzieś tam energia, cały ten pozytywny vibe, no nie, ulatuje, rozumiesz? Ulatuje. I czasem jest tak, że ty przykładowo nie możesz ogarnąć sobie dziewczyny, zagadujesz i tak dalej, bo masz właśnie bardzo, bardzo złą energię, rozumiesz? Ktoś zabiera ci energię, a musisz pamiętać, że podchodząc do dziewczyny, ty musisz mieć positive vibe, rozumiesz? To musi być taki, musi od ciebie bić taka fajna, pozytywna energia, rozumiesz? Że po prostu dziewczyna, o, ty jesteś spoko, rozumiesz? Dziewczyny odbierają zawsze bodźce, rozumiesz? Bodźce. I nawet jak palniesz jakąś gafę, coś głupiego powiesz, no to ona gdzieś przymknie oko, bo od ciebie bije taka fajna, pozytywna aura. I wiele razy jest tak, że dziewczyna, widzisz, gościu może mówi coś głupiego, ale dziewczyny, jakby to powiedzieć, piszczą, chcą z nim przebywać, po prostu kręci, bo on ma taką fajną, pozytywną energię. Wiecie o co chodzi? No po prostu fajna, pozytywna energia, a dziewczyny zawsze gdzieś tam szukają tego. To tak jakbyś puścił muzykę. No jest taka muzyka smętna, jak na pogrzeb, no nie, i tak dalej. A tu nagle ktoś daje super fajną, pozytywną muzyczkę, i nagle jakby to jest, aż nogi same się rwą do tańca, no nie? Naprawdę, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Dlatego, no mówię, pilnuj tego, dlatego ja zawsze mówię, słuchaj, no, jeśli coś jest nie tak, odcinaj, no nie, odcinaj, naprawdę, no bo jeśli przykładowo wracasz do domu i tam jest jakaś matka, czy siostra, czy babcia i która gdzieś tam, znowu byłeś, znowu coś tam nie robiłeś, ty nic nie robisz, ty w ogóle weź się do pracy, no nie, i tak dalej, no to widzisz, już jesteś okradany z energii, więc wypadałoby po prostu odciąć się od tej osoby. Bo samo przebywanie pozbawia cię energii. Samo przebywanie pozbawia cię energii. Czasem jest tak, że wystarczy chwila nieuwagi, wstajesz rano, ta osoba ci coś powie i ty już masz cały dzień zepsuty. Już ci się nie chce i tak dalej. Zobacz, no prosty przykład. Mamy piękną pogodę słoneczną. Zobacz, słońce wysyła masę pozytywnej energii i widziałeś, czujesz się lepiej, dziewczyny wychodzą. Zobacz, gdzie więcej dziewczyn wychodzi na dwór? Kiedy pada, czy kiedy jest super słoneczna pogoda? No wiadomo, że jak jest super słoneczna pogoda, bo jest pozytywna energia, dziewczyny wychodzą się nawet przejść i tak dalej, rozumiesz? O wiele łatwiej umówić się z dziewczyną, gdy jest super fajna pogoda, niż gdy jest taka zepsuta, deszczowa, taka mgła, szara, zimno, no nie? No to właśnie dziewczynom czasem się nie chce, rozumiesz? Nie chce. Naprawdę, kobiety odczuwają taką energię i tak dalej, dlatego musisz zawsze pamiętać o takich fundamentach, naprawdę. I dlatego ja zawsze mówię, słuchaj, no okej, możesz wychodzić z kimś, jeśli się tego, ale no zobacz, to musi być osoba mega pozytywna, rozumiesz? Jeśli już z kimś chcesz wyjść, to musi być osoba mega pozytywna. I kolejna rzecz jest taka, że nie powinieneś uzależniać swojego podrywu, wodzenia od osoby drugiej.
drugiej czy trzeciej. Ty masz właśnie działać sam. Rozumiesz? Ty masz działać sam, bo ja praktycznie działam sam. Sam, rozumiesz? Sam. I to są najlepsze gdzieś tam wyjścia. Gdy czuję, że coś jest nie tak, gdy czuję, że siedzę z osobą, która każdego obgaduje i gdy jego temat to jest obgadywanie innych, to ja nie chcę przebywać z taką osobą. Gdy osoba, z którą przebywam, widzi świat tylko w szarych kolorach, że wszyscy są źli, wszystko jest, ja nie chcę przebywać z taką osobą. Gdy osoba ściąga innych w dół, ja nie chcę przebywać z taką osobą. Gdy osoba ma problemy, nieważne czy finansowe, czy gdzieś tam naukowe, czy jakieś tam rodzinne, ja nie chcę przebywać z taką osobą, bo on ma złą energię. Bo on ma złą energię. I raz miałem taką sytuację, że gdzieś tam opowiadałem, gdzieś tam koledze, który gdzieś tam był zraniony przez dziewczynę. No i on gada mu, opowiadam, że no zagadywanie jest okej. I on nagle coś mi tam powiedział, że jestem jakiś, no coś niemiłego mi powiedział, no nie? Takie, że tego. No i ja przestałem się z nim kolegować. Wymknęło mu się, ale wiem doskonale, że takie ma o mnie zdanie, że ja jestem jakiś dziwny, że zagaduję do dziewczyn. Wiecie o co chodzi? Że jakiś dziwak, że jakiś po prostu idiota zagaduje. No wy rozumiecie, coś takiego, więc ja mówię, bum. I ta dziewczyna dobrze zrobiła, że go zostawiła, bo ja mówię, problem zazwyczaj nie leży po stronie kobiety. Kobieta jest, jak mówię, jak taką no pustą kartką, no nie? Jeśli twoja energia jest zła, to ona cię zostawi zawsze. Naprawdę. Więc zazwyczaj jak z gościem jest wszystko w porządku, to nawet jak będzie dziewczyna, która będzie taka troszkę dziwna, no to będzie się go trzymała, bo wie, że to jest pozytywny vibe i tutaj jakby to powiedzieć, pomimo tego, że ona jest jakaś dziwna, jest, ma ciężki charakter, ona się go będzie trzymała, no nie? No tak to działa, bo kobiety zawsze, jakby to powiedzieć, idą tam, gdzie jest po prostu super vibe, przy którym czujesz się super, no nie? Dlatego mówię, nie pozwól nigdy okradać się z energii, bo to odbije się na wszystko, na twoje sukcesy w szkole, w pracy, na treningu, wszędzie, przy podejściu. Nie pozwól, rozumiesz? Wyobraź sobie, że idziesz z jakimś gdzieś tam kolegą. Idziesz z kolegą. I on wygląda, ubiera się jak żul. Buty porwane, wiesz o co chodzi, a ty wyglądasz schludnie czysto. Od tamtego przykładowo jeszcze śmierdzi i tak dalej. I idziesz z nim, bo jest twoim kumplem. Idziesz z nim, bo jest twoim kumplem. Ale tak naprawdę on pozbawia cię ogromnych ilości energii. Wiesz dlaczego? Bo wszyscy, którzy was widzą, mają o tobie gdzieś tam zdanie, tak jak o tym najsłabszym ogniwie. Czyli on się z tym zadającym i tak dalej. Rozumiesz? Czyli jeśli ty przykładowo będziesz przebywał z żulami, to nawet jak będziesz wyglądał jak milion dolarów, to i tak będą mówili na ciebie żul. Tak to działa. Dlatego mówię, jeśli przykład będziesz zadawał się z kimś, na przykład, kto śmierdzi i wchodzi ci do auta, no nie, taki śmierdzący, zobacz, że zaraz w całym aucie będzie smród. I nawet jak ta osoba wyjdzie, to będzie smród i będziesz musiał wietrzyć przez kilka godzin albo nawet przez kilka dni. I zobacz, przyjdzie dziewczyna, on wyjdzie, odwiedziesz go, no dobra, trzymaj się, dobra, i zaraz wejdzie dziewczyna, po którym masz spotkanie tym tego i ona nagle, co tak śmierdzi? Ona będzie myślała, że to od ciebie śmierdzi, rozumiesz? I już gościu cię zaniża energetycznie. Odbiera ci energię. Naprawdę. Tak to działa. I później dziewczyna nie myśli, może się powiedzieć, no ale to był kolega, no nie? No to nas, no, ona nie będzie myślała, że no to kolega, to czemu jeździsz tak? Trzeba było to wyprać, trzeba było jakąś perfumę, rozumiesz? Ona będzie, to wszystko pójdzie na ciebie. Po co go brałeś do auta, no nie? No po prostu jej wrażenia będzie takie, że przyszła do ciebie i tu śmierdzi. No tak to wygląda. Już będzie, jakby to powiedzieć, no zniesmaczona. No tak to wygląda.
Dlatego no mówię, nigdy nie pozwól gdzieś tam odbierać sobie energię, no nie? Bo przez takie, mówię, zachowanie i tak dalej, możesz mu powiedzieć, słuchaj, wymyj się i tak dalej, to wtedy wyjdziemy. No proste. Wymyj się, to wyjdziemy. Przecież to jest standard życia. Wodę ma każdy i tak dalej, to już jest zaniedbanie. To już jest jakaś choroba psychiczna. Jeśli będziesz wychodził z ludźmi, którzy mają jakieś zaburzenia psychiczne, będzie zabierał ci energię i będą inni mówili, że ty też jesteś chory psychicznie. Pomimo tego, że możesz być zdrowy, rozumiesz? No i tak to działa. Dlatego widzisz, ja najlepsze efekty mam zawsze, jak jestem sam. Idę sobie na ławkę, siadam i tak dalej, bo reprezentuję sobą pozytywny vibe, no nie? Positivo. I taki masz być. Nie pozwól się nigdy wykradać z energii. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.